Kłaniam się Państwu. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, z nowym rokiem ciągle jeszcze. Ja zostałem poproszony o to, żeby moimi spostrzeżeniami dotyczącymi roku minionego i moimi przypuszczeniami dotyczącymi tego roku, który się zaczął. I uświadomiłem sobie, że trudno w tych ostatnich miesiącach dodać coś świeżego, coś nowego. Trudno jest wypatrzeć jakąś kartę, aby się odkryła efektownie i pokazała jakiś nowy kierunek, czy jakąś nową sztukę, którą władza ludowa, ta władza ludowa, co to ma swoje oddziały po różnych państwach, po różnych krajach, ale jest coraz bardziej podobna na całym świecie, więc trudno wskazać jakąś nową sztukę, którą by oni szykowali, która by się miała ujawniać w tych miesiącach. Ja myślę, że sprawy światowe i polskie czekają na rozstrzygnięcie, ale że to rozstrzygnięcie musi nastąpić na tych planach, które były już widoczne przed rokiem, przed pół rokiem na pewno. Ja mianowicie sądzę, że w tej skali globalnej, światowej, no to główny punkt programu to jest ewentualny wybuch czy przejście w fazę gorącą wojny perskiej, to jest wojny na Bliskim Wschodzie. I tu wszystko jest zawieszone na kołku od miesięcy. Już z początkiem ubiegłego roku były bardzo wyraźne symptomy szykowania się na tę wojnę, czy szykowania świata na tę wojnę. Było wyraźnie widać, że państwo położone w Palestynie bardzo zabiega o to, żeby społeczeństwo, no przede wszystkim obywateli amerykańskiego, żeby byli na tę wojnę gotowi i chętni, i wydawało się gdzieś tak w połowie roku, że wybuch tej wojny to jest kwestia najbliższych miesięcy. To nie nastąpiło. Późniejszą jesienią zaczęto pisać o tym, że istotnie w sierpniu wszystko było gotowe i że rząd, władze wojskowe i cywilne państwa położonego w Palestynie ten plan miały gotowy, no ale coś go pokrzyżowało. Można było się zastanawiać, jaki wpływ na te decyzje będą miały wybory prezydenta Imperium Amerykańskiego. Moja hipoteza, moje przypuszczenie było takie, że te wybory w istocie nie będą miały zbyt wielkiego wpływu. Dlaczego ta wojna musi wybuchnąć? No, ona musi wybuchnąć dlatego, że mężowie stanu państwa położonego w Palestynie nie mogą tolerować życia na krawędzi. A życiem na krawędzi jest życie w otoczeniu państw i narodów, które nie mają żadnej innej spójnej koncepcji rozwiązania tak zwanego konfliktu bliskowschodniego, jak tylko zepchnięcie Izraela do morza i wymazanie go z mapy politycznej świata. No więc to jest plan ze zrozumiałych względów dla tamtejszych polityków i obywateli nie do przyjęcia. Poszukiwany jest jakiś scenariusz pozytywny, no i z kolei tamtejsze mądre głowy nie wymyśliły niczego bardziej sensownego niż rozgromienie po kolei jednego po drugim wszystkich, którzy mogliby zintegrować świat, nazwijmy go roboczo światem arabskim. No i ponieważ
tutaj na czoło wysunął się Iran, w związku z tym Iran został ogłoszony wrogiem numer jeden i teraz wszystkie społeczeństwa świata, który znowu nazwijmy roboczo światem zachodnim, są urabiane w takim duchu, żeby w Iranie widzieć zagrożenie nie dla nie tylko państwa położonego w Palestynie, ale w ogóle dla całej naszej cywilizacji. No to jest teza wątpliwa i zwłaszcza w Polsce ona musi, trzeba się dużo napracować. Trzeba się dużo napracować, żeby Polakom wbić do głowy, że Iran stanowi największe dla nich w tej chwili niebezpieczeństwo. Po cóż tutaj Polska? No Polska jest potrzebna jako koalicjant, jako żyrant tych rozstrzygnięć wojennych. Oczywiście nie przede wszystkim jako siła militarna. Polska jest potrzebna właśnie jako taki barwny kwiatek do kożucha, żeby było jasne, żeby się dało tak to sprzedać w telewizorach na całym świecie, że to nie jest wojna prowadzona w interesie państwa położonego w Palestynie i dla rozwiązania problemów tego państwa, nie tylko przez imperium amerykańskie, ale że jest to właśnie sprawa wszystkich ludzi dobrej woli. No i taka propaganda została rozwinięta na całym świecie i ona została rozwinięta również w Polsce. Również w Polsce przez cały ubiegły rok pokazywały się, no periodycznie, może nie codziennie, ale systematycznie ukazywały się publikacje, także na łamach prasy, i to jest pewien szczegół istotny, także na łamach prasy i w portalach, które skądinąd pełnią obowiązki patriotycznych, prawicowych. Otóż tam także rozwijała się ta propaganda, która ma przedstawić Iran jako główny czarny charakter współczesnej, aktualnej polityki światowej. Jak rozumiem, mniemaniu autorów takich publikacji jest sprawą nieodwołalny wybuch tej wojny, no i ponieważ Polacy mają być solidnym, niebudzącym zastrzeżeń koalicjantem, sojusznikiem i Izraela, i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, więc na tę wojnę iść muszą, no i lepiej, żeby to poszli na tę wojnę z większym przekonaniem. A zatem taka propaganda była rozwijana i coś nie zagrało. Tak, na tę wojnę do końca 2012 roku nie poszliśmy. Za 9 dni, zdaje się, mają się odbyć wybory w państwie położonym w Palestynie. Ja sądzę, że ta decyzja została zawieszona właśnie do tych rozstrzygnięć demokratycznych, które tam mają nastąpić. Być może wpływ na tę sytuację ma ciągle jeszcze nierozstrzygnięta wojna w Syrii pobliskiej. Być może na tę wojnę z Iranem pójść nie można, zanim się nie zaprowadzi demokracji w Syrii. No a dlaczego ta demokracja tam jeszcze nie została zaprowadzona? No otóż dlatego, że z jednej strony Imperium Amerykańskie nie przystąpiło do tej wojny na 4 fajerki, no tylko powiedzmy na półtorej, może na półtorej, no a z drugiej strony dwaj inni gracze na tej scenie globalnej kluczowi, to jest Rosja i Chiny, jak się zdaje, nie dały jeszcze przyzwolenia. No a ponieważ Stany Zjednoczone mają swoje rachunki z Chinami, rachunki no, finansowe,
W związku z tym zapewne trwają tam jakieś targi. Może i te targi, może i te negocjacje zostały zawieszone na jakiś czas. Ja w każdym razie, jeśli się czegoś spodziewam w tym roku, któryśmy właśnie zaczęli, no to jakichś rozstrzygnięć na tej szachownicy. Ja sądzę, że ten stan wojenny, bo to już jest wojna, prawda? Te wojna się już prowadzi. No już przecież Rosja zarządziła wielkie manewry swojej floty, czy wszystkich flot swoich połączonych właśnie w tamtym akwenie niedaleko Syrii. No to teraz pytanie jest takie, czy oni tam tę swoją flotę wysyłają po to, żeby tylko ewakuować swoich ludzi. Oni tam przecież mają swój port. Pamiętajmy, że to jest bardzo ważne miejsce dla Rosji. Tartus, port jedyny na Morzu Śródziemnym, przecież o dojście do tego morza, a zatem wyjście na morza i oceany świata drogą inną niż tylko droga arktyczna zabiegali wszyscy carowie po kolei od Katarzyny Wielkiej, więc Rosja sobie nie da zabrać tego portu syryjskiego, a w każdym razie nie da go sobie zabrać za darmo. Czymś Rosja musi być zaspokojona. I otóż rysuje się pytanie, czy to zaspokojenie Rosji z jednej strony, a z drugiej strony, czy rozwiązanie żywotnych problemów państwa położonego w Palestynie, żywotnych problemów, no, przestrzeń życiowa, to się nazywało w retoryce znanych w XX wieku mężów stanu, no a powiedzmy, że państwo położone w Palestynie po prostu ma taki problem, że potrzebuje jakiejś też przystani bodaj na stałym lądzie, bo ich państwo zwane Izraelem jest tylko takim powiedzmy lotniskowcem, taką łódką, która się kołysze na niepewnym morzu. Otóż niewątpliwie to państwo potrzebuje bazy na stałym lądzie. A zatem czy równocześnie rozwiązanie problemów tego państwa, żywotnej potrzeby, jak to powiedziałem właśnie, zainstalowania się na stałym lądzie, a równocześnie zaspokojenie roszczeń rosyjskich. Roszczeń, no czy też powiedzmy no, tego prawa kaduka, którym Rosja się starała rozpychać i rządzić w Europie Środkowej, czy to zaspokojenie przypadkiem nie ma nastąpić na naszym terytorium i kosztem państwa i narodu polskiego. I to jest główny znak zapytania i to jest powód, dla którego po raz kolejny w dziejach sprawa polska może się okazać soczewką skupiającą problemy polityki światowej, problemy globalne. Nie jest to żaden napad megalomanii narodowej w moim przypadku, to jest raczej powód do wielkiego zmartwienia. Czy przypadkiem właśnie naszym kosztem po raz kolejny nie mają być rozwiązane jakieś problemy z tej szerszej szachownicy. Będę zatem zaglądał na izraelskie, anglojęzyczne portale internetowe. Będę czytał, jak tam się komentuje wyniki wyborów. No, pamiętajmy, że tam do aktywnych uczestników gry politycznej należą ludzie, z którymi trudno o jakieś równorzędne układy, relacje sojusznicze i trudno o jakieś, jak to się mówi ładnie, takie pustosłowie jest używane, mówi się mianowicie o dialogu międzykulturowym i dialogu międzyreligijnym. Otóż tam do aktywnych uczestników sceny politycznej należy przecież partia Szas, ona należy do aktualnej koalicji rządowej w Izraelu, no a przecież przywódcą duchowym, niekwestionowanym partii Szas jest człowiek, który
publicznie stwierdził, że goje do tego powinni służyć, żeby jak zwierzęta pełnić pewne role usługowe wobec narodu wybranego. To nie jest cytat z żadnej tam czarnosecinnej prasy, z jakiejś podejrzanej gazetki antysemickiej, tylko to jest cytat, który obiegł prasę światową. Autorem tego stwierdzenia jest tamtejszy rabin, już bardzo posunięty w latach, Owadia Józef. Państwo możecie, posługując się tak banalnym narzędziem jak Wikipedia, stwierdzić, że tak, owszem, to nie jest jakiś człowiek nawiedzony i jakiś egzotyczny szaleniec, tylko to jest człowiek, którego się oficjalnie uznaje za duchowego przywódcę jednej z partii rządzących w Izraelu. No więc jakkolwiek te wybory tam się rozstrzygną, jakakolwiek będzie decyzja w sprawie wojny perskiej, dla Polaków może to mieć większe znaczenie, niż się większości z nich wydaje, i z całą pewnością większe znaczenie, niż by temu przypisywała prasa krajowa, dlatego że prasa krajowa gremialnie na ten temat milczy. I ani tamtejsza wojna, ani tamtejsze wybory nie są tematem komentarzy, a nawet wzmianek w prasie krajowej Polski. To jest jeden temat. Drugi temat minionego roku, który nie znalazł konkluzji, a który wydaje mi się dla sprawy polskiej kluczowy, może właściwie od tego powinienem był zacząć, bo niedziela i państwo zgromadziliście się przecież przede wszystkim z tego powodu, że to dzień święty. Otóż takim tematem kluczowym jest sprawa losów tradycji i tych, którzy czują się zobligowani w szczególny sposób do tego, żeby szacunek dla tradycji katolickiej kultywować. Otóż ta sprawa ważyła się w ubiegłym roku, ważyły się wzajemne relacje między tymi środowiskami katolickimi, które na straży tradycji stoją, pewnie z różnym skutkiem stoją na straży tej tradycji, przez duże te pisanej, przez największe te pisanej. Pewnie też wiele można na ten temat dywagować i można postawy i decyzje wielu członków, a także liderów tych środowisk nazywanych tradycjonalistycznymi, można oceniać krytycznie. Tym niemniej dialog między stolicą apostolską, no właśnie, czy stolicą apostolską, czy bardziej świecko rzecz ujmując, kurią watykańską, a środowiskami tradycjonalistycznymi, ten dialog, który zdawało się, że doprowadzi do jakichś pomyślnych rozstrzygnięć, to znaczy do zakończenia takiego stanu, w którym z punktu widzenia niektórych, nawet i pasterzy Kościoła katolickiego, tradycjonaliści są jakimś zagrożeniem i przeszkodą i zawadą na drodze do właśnie pomyślności i rozwoju struktur Kościoła katolickiego na całym świecie. Wydawało się, że ten stan, trzeba to nazwać po imieniu, konfliktu, że on może będzie zakończony. To nie nastąpiło. Zostały wymienione pewne listy, które, jak powiedziałem, można oceniać niebezkrytycznie. I głosy jednej i drugiej strony. Chciałbym, żeby
chciałbym, żeby dało się o tym powiedzieć, że to jakieś tutaj tylko ludzkie ułomności dają znać o sobie, no ale w każdym razie, ten dialog nie doprowadził do uznania bractwa świętego Piusa X za prałaturę papieską, bo taki był plan, takie było oczekiwanie. No i stoimy w miejscu, to znaczy w miejscu to nigdy nie stoimy, bo licho nigdy nie śpi, ale w każdym razie rozstrzygnięć żadnych nie zakomunikowano, nie wiadomo, co z tym się będzie działo, no i to jest powód do zmartwienia. Polecam to Państwa uwadze i oczywiście polecam to Państwa modlitwie, dlatego że niezależnie od tego, jak się komu podobają ci, którzy ze szczególnym pietyzmem i ze szczególnym zaangażowaniem zabiegają o kultywowanie tradycji, niezależnie od tego, jak właśnie na skutek jakichś indywidualnych ludzkich błędów ich działania czy ich postawy mogą budzić zastrzeżenia, no to przecież nie może budzić zastrzeżeń sama sprawa. To jest właśnie taka sprawa, żeby tradycja nigdy nie została zapomniana i żeby nie trzeba było szukać o niej wiadomości w jakichś zapleśniałych księgach, tylko żeby ta tradycja żyła w ludziach. A więc z jednej strony módlcie się Państwo o to, żeby ta sprawa pomyślnie została rozstrzygnięta, a z drugiej strony módlcie się Państwo o to, żeby nie było wojny, tak? Żeby ta wojna nie sięgnęła tego wszystkiego, co jest Polakom najdroższe i co jest dla nich najważniejsze. To dwie kwestie. Teraz w kraju samym. Bardzo widać gwałtowne ruchy, które są wykonywane na krajowej scenie politycznej z myślą o krajowym przesileniu. Ja sądzę, że to krajowe przesilenie, do którego też się już, na które się zbierało w zeszłym roku, że ono też zostało zawieszone przez tych generałów, którzy naszym życiem politycznym zarządzają, kto wie, czy nie ze względu na potrzebę zsynchronizowania tego krajowego przesilenia, no właśnie na przykład z wojną perską. A zatem decyzje najwyraźniej jeszcze nie zapadły, ale szykują się gracze. Jedni się wycofali w cień, jak na przykład wicepremier Pawlak, jak sądzę, nie dlatego, żeby został wykolegowany przez swoich kolegów z PSL-u, tylko wręcz przeciwnie, został odsunięty na ławkę rezerwowych, żeby nie spadło na niego odium tego, co się mianowicie w Polsce będzie działo, żeby można go było wyciągnąć jako jakiegoś tam waleta z rękawa na następnym etapie. Szykuje się z jednej strony główna siła mająca dostęp aktywny do realnej sceny politycznej, opozycyjna siła, Prawo i Sprawiedliwość, i ustami, czy raczej piórami, czy przez klawiatury swoich publicystów daje wyraźnie do zrozumienia, że sprawa rozstrzygnie się tej wiosny najpóźniej. No po prostu niektórzy już takie teksty publikują, jakby się widzieli na ławach rządowych i jakby już się szykowali do dzielenia posad w Warszawie. Sądzę, że to jest sytuacja w jakiejś mierze analogiczna do sytuacji z końca lat 80. To znaczy upadający reżim, upadający pod ciężarem długu, pod ciężarem bankructwa, potrzebuje na gwałt ze strony opozycji jakichś właśnie rozsądnych żyrantów, którzy, jak się ich dopuści do władzy, no to głów nam nie poscinają, emerytur nam nie odbiorą,
W takiej sytuacji jest reżim Tuska i Komorowskiego. Mówię reżim Tuska i Komorowskiego, tak jakbym mówił reżim Jaruzelskiego i Kiszczaka, no ale tutaj nie ma takiej spoistości. Widać wyraźnie, że Tusk to jest bardziej partia pruska, to jest bardziej w związku z tym zapewne niemiecka agentura, podczas kiedy Komorowski skupił wokół siebie, czy został wysunięty do władzy przez partię bardziej ruską, przez tych, co to raczej właśnie jeździli na polowania na ścianie wschodniej z jakimiś tam znajomymi za rosyjskiej czy białorosyjskiej granicy. Reżim potrzebuje Żyranta, bo reżim jest w długa. Widać, że są dwie szkoły wśród tych ludzi. Jedna szkoła jest taka, żeby właśnie władzę oddać i poczekać, aż polscy patrioci, aż aktualna opozycja zapłaci, będzie zmuszona do płacenia zaciągniętych przez nas, czyli przez Tuska i Rostowskiego, długów. I wtedy zadziała ten sam syndrom, który zadziałał w Polsce na początku lat 90., to znaczy Solidarność, która rozpostarła parasol nad reformami Balcerowicza, musiała płacić te polityczne długi, to znaczy musiała sprostać konsekwencjom utożsamienia Solidarności przez polski lud z tymi dolegliwościami, które się wiązały z reformami ekonomicznymi. No więc być może teraz taki plan też świta w tamtych głowach. Wciągnijmy opozycję, posuńmy się, dajmy jej miejsce na tych ławach, szersze na ławach sejmowych i zaprośmy ją do władzy. Nie oddamy im, tak pewnie myślą generałowie, nie oddamy im dostępu do władzy realnej, a w każdym razie zanim się w tym wszystkim połapią, no to już będą głęboko umoczeni. A niech oni właśnie ta rozsądna opozycja, niech nas zabezpieczą przed gniewem ludu. Druga szkoła jest pewnie taka, żeby się głębiej sprzedać eurokołchozowi. To jest ta koncepcja ciągle artykułowana i ciągle jeszcze nie dochodząca do skutku, żeby mianowicie Polska weszła głębiej w eurokołchoz, wchodząc do strefy euro, przyjmując europejską walutę. No, teraz jesteśmy w pół drogi, dlatego że europejskiej waluty w Polsce nie ma, to znaczy ona jest, ma się rozumieć, możemy sobie ją kupić i sprzedać, ale nie jest używana w obrocie i w rachunkach urzędowych. Jeśli zatem do tej strefy euro weszliśmy, no to tylko tak w pół kroku, dlatego że został podpisany ten słynny pakt fiskalny, który daje kontrolę pełną nad polskimi finansami państwowymi instancją eurokołchozową. No i to już właśnie rząd się na to zgodził, rząd, partia pruska głównie kiwnęła głową, no i teraz w związku z tym zachodzi takie pytanie, która z tych partii weźmie górę. A może żadna z nich w istocie, to znaczy ani Moskale w Polsce, ani Prusacy, może oni nie chcą brać góry. Może oni już się porozumieli ze sobą co do podziału stref wpływów na polskim terytorium. No i być może wariant ewakuacyjny, wariant rozwiązujący problemy państwa położonego w Palestynie przez silniejsze zaktywizowanie diaspory żydowskiej w Polsce i przez rozrost tej diaspory i przez przejęcie przez tę diasporę w sposób już bardziej jawny pewnych istotnych funkcji politycznych. Być może to jest ta koncepcja, która ma pieczętować rozgraniczenie stref wpływów rosyjskich i niemieckich na polskim terytorium.
Ja się domyślam, że z tych polskich patriotów, którzy wybierają się chętnie na tę wojnę perską, którzy uważają, że nie ma żadnego innego rozwiązania dla Polski pomyślnego, jak tylko stać niezłomnie na gruncie sojuszu polsko-amerykańskiego, no to, że ci patrioci właśnie w takie popadli złudzenie, może ich w takie złudzenie wprawili urzędnicy i oficerowie ambasady amerykańskiej w Warszawie, że wszystko będzie dobrze, jak tylko właśnie wykażą Polacy należytą spolegliwość i lojalność na tym froncie tej wojny, która właśnie tak się zaczyna i ciągle zacząć nie może. Że, mówiąc krótko, tak podejrzewam i tak się obawiam, że Amerykanie znowu coś naszym opozycjonistom naobiecywali. Że im znowu czegoś naobiecywali, że obiecali, że jeśli tutaj będzie pełna lojalność i jeśli tylko nastąpi po raz kolejny rytualne i pryncypialne odcięcie się od wszystkich tych okropnych sił skrajnych, prawda, prawicowych, nacjonalistycznych, antysemickich, jeśli ci nasi dobrzy, zrównoważeni i rozsądni opozycjoniści, jeśli oni pójdą na ten układ, że mianowicie dopuści się ich do części władzy, do jakiegoś segmentu tego stołu władzy się ich dosadzi, że oni w zamian za to właśnie podżyrują ten nasz udział w wojnie perskiej bezkrytycznie, no i że w związku z tym to pozwoli na zachowanie jakiejś formy polskiej państwowości. Otóż ja się obawiam, że to mogą być mrzonki. Że to mogą być mrzonki, dlatego że właśnie taki scenariusz został zaproponowany i został przeprowadzony 25 i 20 lat temu, tak? Polscy opozycjoniści zostali poinstruowani w ambasadzie amerykańskiej za pomocą zapałek przez amerykańskiego ambasadora, jak mają głosować w Sejmie, żeby Jaruzelski został pierwszym prezydentem PRL-u i pierwszym prezydentem III RP w konsekwencji. No i skutki tego opłakamy. Dlatego, że jesteśmy 20 lat później, a w wielu sprawach ciągle jakby w punkcie wyjścia, a w wielu sprawach jesteśmy w znacznie gorszym położeniu. To brzmi może dla Państwa, nie dla wszystkich Państwa, wiarygodnie. Jakże można mówić, że jesteśmy w gorszym położeniu niż w roku 89? No, pod wieloma względami jesteśmy w położeniu gorszym. Dlatego, że Sowieci, póki mieli Polskę w 100% na własność, no to nie instruowali swoich tutaj umocowanych sprzedawczyków, żeby kwestionowali w ogóle ideę państwowości polskiej suwerennej. Prawda? Do końca PRL-u komuniści i tak zwani postkomuniści nie kwestionowali sensu i potrzeby istnienia państwa polskiego. Oni chcieli, żeby ono było podległe Sowietom, ale nie kwestionowali sensu jego istnienia. Otóż tutaj zmiany zaszły na niekorzyść. Mamy dzisiaj na scenie politycznej większość takich polityków post-PRL-owskich, którzy jawnie i otwarcie kwestionują sens i potrzebę istnienia suwerennego państwa polskiego. Kwestionują w ogóle znaczenie takich słów jak suwerenność, niepodległość. Więc tutaj mamy zmianę na niekorzyść. Na niekorzyść także wzrosły nasze długi. Jesteśmy zbankrutowani wielokroć głębiej niż w latach 80. PRL Jaruzelskiego, PRL Gierka i Jaruzelskiego wydobyć z długów, no to trwało lat właśnie 20, bo myśmy te gierkowskie długi spłacali do całkiem niedawna, no ale jednak to się dawało spłacić. Dzisiaj horyzont spłaty polskiego długu publicznego jest zupełnie niewyobrażalny. To jest jakiś horror, jakaś straszna baśń, która nie ma dobrego zakończenia. Polska jest całkowitym bankrutem i teraz w związku z tym od woli naszych wierzycieli zależy to, kiedy, czy i kiedy te długi oprotestują. W
którym momencie zażądają ich spłacania. No otóż ten, kto ma takie prawo, żeby zażądać spłaty długu, jest panem sytuacji. Jest panem sytuacji. Dodatkowo na niekorzyść Polski, na niekorzyść przesądza w stosunku do tamtego czasu, przesądza także fakt wyjęcia z rąk polskich całego polskiego systemu finansowego, całej bankowości. Tak? Bankowość polska właściwie nie istnieje. Są pewne wyjątki od reguły, są skoki, ale generalnie w Polsce nie ma polskich banków. No i to jest następne wielkie pytanie, które, przed którym stoją Polacy. To jest właśnie to, czy przypadkiem rok 2013 nie będzie tym rokiem, w którym rzeczywistość powie sprawdzam także i na tym odcinku. Być może to będzie ten kijek, którym Polacy będą tresowani, będą moderowani w tę stronę, żeby właśnie bez zadawania zbędnych pytań pójść po pierwsze na tę wojnę perską, a po drugie nie szemrać, kiedy w Polsce będzie realizowany plan autonomii de facto, bo nie wiem, czy ta autonomia będzie proklamowana, ale będzie autonomią faktyczną, części struktur, które służą jako narzędzie gry politycznej diasporze żydowskiej w Europie i na świecie. I to są trzy znaki zapytania, które tutaj przed Państwem rozwieszam. Pierwszy znak zapytania, no to jest właśnie wojna perska. Drugi znak zapytania, hierarchicznie, pierwszy zawsze w kolejności, sprawa tradycji w Kościele katolickim, sprawa losów tradycji katolickiej i stosunku Kościoła hierarchicznego i Kościoła biurokratycznego do tej sprawy. No a w kraju pytanie, czy w roku 2013 usłyszymy sprawdzam i czy przyjdzie pora na spektakularne bankructwo i na płacenie długów. Trzy znaki zapytania. Czwarta kwestia historyczna. Mamy rocznicę okrągłą nadzwyczajną, 150. powstania styczniowego. Otóż dlaczego warto o tej rocznicy, dlaczego warto ją odnotować, to po pierwsze, i dlaczego warto się głębiej zamyślić nad tamtymi sprawami odległymi o półtora stulecia. Dlatego, że dzisiaj znowu w publikacjach, wystąpieniach, które czytam, które słyszę tutaj w kraju, wszystko wskazuje na to, że żadne lekcje historyczne nie zostały w gruncie rzeczy odrobione. Powstanie styczniowe jest ciągle legendą, dla jednych piękną i czczoną i szanowaną, dla innych legendą budzącą sprzeciw, niechęć, niesmak, ale dla jednych i drugich to jest legenda, a nie zbiór faktów. Polacy ciągle jeszcze, takie zaryzykuję stwierdzenie, Polacy ciągle jeszcze w gruncie rzeczy nie wiedzą za wiele o powstaniu styczniowym. No więc jakże mogą Polacy iść w jakąś przyszłość, jakże mogą myśleć o ratowaniu tego, co jeszcze jest do uratowania i o zbudowaniu tego, co będzie do zbudowania na gruzach tej rzeczywistości, z którą dziś mamy do czynienia, jeśli nie odrobili lekcji historycznych tak zaległych, jak właśnie powstanie styczniowe sprzed 150 lat. Ja myślę, bo te znaki zapytania, które tutaj wymieniłem, one mogą powiedzmy tak, negatywny wynik
procesu historycznego na tych wszystkich trzech odcinkach, negatywny dla Polaków, no to oczywiście byłaby jakaś katastrofa dziejowa. I teraz taka myśl, że ta katastrofa dziejowa się szykuje, wpędza w desperację. Otóż ja chciałbym Państwa namawiać do tego, żeby myśleć tak, żeby nie zwariować w toku tych wydarzeń bieżących i żeby nie popadać w depresję i desperację, namawiam Państwa, żeby myśleć o tym, co pojutrze. Co pojutrze. Ale otóż, żeby było jakieś pojutrze przed Polakami, no to muszą Polacy nie dać się i zwariować, i zbankrutować, i ograbić, i wymordować na tym najbliższym etapie. Otóż tutaj powstanie styczniowe jest wielką nauczką. Wielką nauczką, jeżeli się chce po tę nauczkę sięgnąć. Otóż bowiem powstanie styczniowe jest to jedna wielka antypolska prowokacja. I na to się obruszają niektórzy Polacy, obruszają się, dąsają i kogoś, kto z taką wiadomością przychodzi, traktują podejrzliwie jako wroga polskiej tradycji, jako bluźniercę, jako kogoś, kto bluźni przeciwko pamięci naszych przodków, którzy dzielnie w tym powstaniu stawali. Otóż ja sam mam jakichś przodków w tym powstaniu. Z moich rodzinnych historii to jest między innymi Roman Żuliński, który razem z Romualdem Traugutem oddał życie na stokach Cytadeli Warszawskiej wiosną 1864 roku. To są moje rodzinne tradycje i wspomnienia. Ja się wychowałem w atmosferze, no właśnie przede wszystkim kształtowanej przez wspomnienia z powstania styczniowego, bo większość wakacji w dzieciństwie i młodości spędzałem nad znaną z powieści Żeromskiego Wierną rzeką, więc ja to wszystko mam głęboko w sercu. Ale dorosłem, przeczytałem parę książek i muszę powiedzieć ze smutkiem i moje serce się kraje na taką myśl. Tak jak to powiedział wybitny polski historyk Walerian Kalinka, trudno jest na zimno rozbierać to, z czym serce zrosło od kolebki. Więc moje serce zrosło i z tą Wierną rzeką, i z tym Małogoskim Polem, bitwą, w której dowodził Langiewicz, przegraną, ale dzielnie przegraną bitwą, i zrosło moje serce z tą Szubienicą tam na stokach Cytadeli Warszawskiej, ale trzeba to powiedzieć jasno, to wszystko jest pozór i powierzchnia. Główny temat, jaki Polacy powinni dojrzeć w dziejach powstania styczniowego, to jest prowokacja. To jest prowokacja ruska, pruska, austriacka, francuska, prowokacja masonerii tak zwanego węglarstwa europejskiego. To jest prowokacja, w której ochocze biorą udział prominentni liderzy diaspory żydowskiej w Polsce i w Europie z pełną świadomością, że projekt insurekcyjny, projekt powstańczy jest to propozycja harakiri, którą sami Polacy sobie składają i ochoczo te propozycje przyjmują. I otóż dlaczego dzisiaj warto z tymi faktami się skonfrontować? Dlaczego warto nie tylko pójść tam na Cytadelę, żeby wziąć udział w pięknych i wzruszających obchodach rocznicowych, ale także, żeby na zimno to rozważyć i na zimno o tym podumać? Otóż wydaje mi się, że dlatego warto, że być może po raz kolejny tego typu propozycja harakiri narodowego i samobójstwa państwowego będzie Polakom składana. Dlatego, że być może po raz kolejny ci, którzy próbują się urządzić
na naszym terytorium, naszym kosztem, być może po raz kolejny dojdą do wniosku w swoich rachunkach, że Polaków jest ciągle jeszcze za dużo, że Polacy ciągle jeszcze stanowią zbyt poważne wyzwanie i że trzeba doprowadzić do tego, żeby się sami pozabijać. Tak? To jest scenariusz najokropniejszy, jaki mi przychodzi do głowy na ten rok 2013, ale to nie jest, proszę Państwa, scenariusz wyssany z mojego palca, tylko to jest scenariusz wysnuty z analizy faktów historycznych, między innymi, nie tylko, ale między innymi także tych faktów, na jakie się składają nadzieje powstania styczniowego. Otóż czytając teraz, w tych dniach dosłownie, pojawiający się jest coraz szerszy wysyp publikacji na temat powstania styczniowego. Ja z przykrością i nawet rosnącym przerażeniem obserwuję, że to są wyłącznie publikacje laurkowo-rocznicowe. Że to są wyłącznie publikacje, które mają Polaków ukołysać po raz kolejny do jakiegoś snu, być może bardzo pięknego snu, patriotycznego, jakiegoś snu o tym, jacy potrafimy być dzielni, piękni i szlachetni, ale w tych publikacjach nie ma śladu informacji o tym, co jest sednem sprawy. No, sedno sprawy ujawniają pewne fakty, których ja tutaj kilka przywołam. Otóż przed wybuchem powstania styczniowego, w roku jeszcze 1861, na Polesiu pojawiają się agitatorzy, którzy agitują za powstaniem, i ci agitatorzy wyposażeni są w rewolwery wojskowe i paszporty państwowe pruskie. Tak? I w dodatku posługują się mapami. Tak? Skąd mapy, proszę Państwa? Dzisiaj wystarczy stuknąć w klawiaturę i można sobie sprowadzić map bez liku pod dostatkiem. Można sobie wygooglować i wydrukować potem mapy, ale w XIX wieku to był niewątpliwie produkt ściślej jeszcze niż dzisiaj reglamentowany. Jeżeli w roku 1861 ktoś ma mapę, rewolwer pruski i paszport, no to zapewne jest po prostu emisariuszem pruskiego rządu. I otóż tacy ludzie na Polesiu już w roku 1861 obozują po lasach i agitują za powstanie. Drugi drobny fakt historyczny. W roku 1863, kiedy oddziały Langiewicza przekraczają po przegranej kampanii, przekraczają granicę, kordon austriacki, przechodzą do Galicji i tam składają broń. Jeden z oficerów austriackich, który tę broń konfiskuje i magazynuje, konstatuje ze zdumieniem, że ta broń jest ocechowana przez armię pruską, że to są karabiny pochodzące z pruskich magazynów wojskowych. Otóż on pisze, ten poczciwy Austriak, który najwyraźniej nie był wtajemniczony głęboko, nie był z żadnej tam żandarmerii czy policji tajnej wojskowej austriackiej, ten dobroduszny Austriak pisze o tym, raportuje ze zdumieniem swoim władzom. Władze to oczywiście składają gdzieś pod sukno, dlatego że władze austriackie, rządowe i policyjne, świetnie wiedzą, co jest grane. Te władze przecież zrobiły wszystko po swojej stronie, żeby wyposażyć Polaków młodych w Krakowie i we Lwowie i wypchnąć ich do królestwa, żeby się tam dali pozabijać w przywiślańskim kraju. Otóż nie jest znany historiografii fakt jakiegokolwiek rozbicia pruskich magazynów wojskowych przez powstańców roku 63. Właśnie dlatego, że Prusacy wyeksportowali powstanie na ziemię zaboru rosyjskiego. I trzeci fakt. Langiewicz, Marian Langiewicz, ten na legendzie, którego ja, jak tu się Państwu zwierzyłem, wyrastałem przez lata, zażywając kąpieli w tej wiernej rzece i przechadzając się po tym małogoskim polu, na którym Langiewicz bitwę stoczył. Marian Langiewicz
przesiedział się w austriackim więzieniu, ale nie tak długo, bo to były, zdaje się, 2 lata, po czym dożywał swoich dni na emigracji dalekiej, bo w Turcji. Taką wersję znałem w każdym razie do całkiem niedawna, aż się doczytałem, że to nie była taka mało pracowita emerytura tego Langiewicza w Turcji, ponieważ on tam, proszę Państwa, między innymi budował dla Turków koleje, dowodził, czy stał na czele takiej państwowej instytucji, która zajmowała się rozwojem kolejnictwa w Turcji. No a kto te koleje, skąd oni mieli know-how, skąd mieli technologię, skąd mieli inżynierów i fundusze na te koleje Turcji? No oczywiście z Prus. Oczywiście z Prus. A zatem, uświadommy to sobie, jedna z legend polskiego powstania styczniowego, Marian Langiewicz, jest traktowany w latach 70. XIX wieku przez rząd pruski jako obywatel lojalny i wiarygodny w takim stopniu, żeby mu powierzać dysponowanie wielkimi funduszami i prowadzenie inwestycji i operacji o charakterze wojskowym. O charakterze wojskowym, no bo transport, kolejnictwo, Prusy starają się wtedy po prostu podbudować, technologicznie zasilić swojego sojusznika, jakim jest Turcja na tamtym terenie. A zatem moja hipoteza badawcza, nie mam żadnego dokumentu i do Stambułu w tej sprawie nie jeździłem, ale może takie dokumenty tam się gdzieś znajdą. Moja hipoteza jest taka, że do końca swoich dni Marian Langiewicz był traktowany jako lojalny oficer przez armię pruską. No i teraz zadajmy sobie pytanie, jeżeli Prusakom udział lojalnego oficera jako dowódcy w imprezie, której efektem było zmasakrowanie całego pokolenia polskiej młodzieży, zmasakrowanie, wypchnięcie na emigrację, zesłanie na Syberię, jeżeli ktoś taki jest w panteonie polskich bohaterów narodowych, bo to znaczy, że my czegoś ciągle jeszcze z własnej historii nie rozumiemy, że my nie odrobiliśmy lekcji. Tak? No, druga taka monumentalna postać, może nawet bardziej monumentalna od Langiewicza, bo w większe pieniądze wyposażona, no to jest oczywiście Leopold Kronenberg. Leopold Kronenberg, którego wspominajmy w te rocznice powstania styczniowego nie jako postać marginalną, tylko jako jedną z postaci czołowych tamtej epoki. To jest bowiem człowiek, który sfinansował całą tak zwaną dyrekcję białych, to znaczy tę część władzy, która później tworzyła władze powstańcze w powstaniu styczniowym, sprowadzał broń z zagranicy, finansował te zakupy broni, utrzymywał szeroką korespondencję tajną, dyplomatyczną, powstańczą, no i potem wyjechał na jakiś czas z Królestwa Polskiego, a po powrocie wrócił bez żadnych przeszkód ze strony cara i jego administracji, wrócił do interesów, dostał nawet jakieś wysokie państwowe odznaczenie od cara, już wtedy Aleksandra. Otóż z takich historii, z takich wątków upleciona jest historia powstania styczniowego. Nie patrzmy więc zatem w tę rocznicę jako w obrazek, który ma być przyczynkiem do sentymentalnej refleksji polskiej na tematy narodowe, tylko patrzmy na to jako na straszliwą nauczkę, jako na szatański zaiste projekt, który doprowadził do ostatecznego zdemolowania polskiego społeczeństwa, ostatecznego zniszczenia ostoi polskości, jaką byli ziemianie na tak zwanych ziemiach zabranych, a więc poza granicą czy wiślańskiego kraju, na terenie wcześniejszych zaborów rosyjskich. Tak
jakie były efekty powstania styczniowego, jeśli o polską sprawę chodzi. A jeśli chodzi o sprawę światową, no to powstanie styczniowe ma na koncie dwa sukcesy. Jeden sukces to jest utorowanie drogi do zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus. Nie byłoby tak szybko, już w roku 1870 nie byłoby zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus, gdyby Polacy własnymi trupami nie wyściełali drogi do tego aktu politycznego. No i drugi sukces powstania styczniowego to jest otwarcie drogi do pierwszej marksowskiej międzynarodówki socjalistycznej. Pamiętajmy, że pierwsza międzynarodówka socjalistyczna jest to projekt, który został dogadany i który się ukonstytuował po szeregu konwentykli, takich wieców i zjazdów międzynarodówki socjalistycznej, tej całej rewolucyjnej masonerii europejskiej, które to zjazdy i konwentykle miały za temat poparcie dla powstania styczniowego w Polsce. Tak? A zatem powstanie styczniowe toruje drogę do dwóch największych nieszczęść, które zaprocentują w cały najpotworniejszy sposób już dopiero w XX stuleciu. Powtórzę, zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus i międzynarodówka socjalistyczna. Pamiętajmy o tym, nie rozrzewniajmy się nad powstaniem styczniowym, tylko dostrzegajmy w dziejach powstania styczniowego straszliwy przykład tego, do czego źli ludzie potrafią Polaków popchnąć. Otóż potrafią ich popchnąć do samobójstwa. Do samobójstwa. Tym bowiem było powstanie styczniowe. Jest całkiem spora już na ten temat literatura, ale ona jest po pierwsze rozproszona, a po drugie nie jest reprodukowana. Dlaczego nie jest reprodukowana? Dlatego, że Polacy, którzy by coś zrozumieli tak naprawdę z powstania styczniowego i z całej tej historii, z całego tego pasma prowokacji, którym ulegali w XIX wieku, tacy Polacy byliby groźniejszym przeciwnikiem. A zatem to tym, którym zależy na tym, żeby Polacy trwali w uśpieniu, żeby nie rozumieli niczego z własnej historii, to im zależy na tym, żeby za całą rocznicę powstania styczniowego były tylko jakieś sentymentalne reprodukcje, powiedzmy, z Grodgera, jakieś pogadanki, które nie będą wnikać w istotę tej sprawy. To na tym kończę moją gawędę. Polecam Państwa uwadze tę ostatnią sprawę. Jeszcze raz zaklinam, nie traktujcie tej refleksji jako wymierzonej w polską tradycję, jako stojącej na jakichś antypodach polskiej tradycji patriotycznej. Nie, nic podobnego. Ja razem z wszystkimi pochylam się i stawiam świeczkę na grobach powstańczych i z uszanowaniem pochylam się nad mogiłami, tymi, które często przecież nie mają żadnych nazwisk na żadnych tabliczkach, ale stanowczo oponuję przeciwko przedstawianiu tej nieszczęsnej imprezy i tej katastrofy narodowej jako jakiegoś wzorca, z którego Polacy mogliby czerpać nauki i nadzieje na przyszłość. Ponieważ to jest jedna wielka prowokacja. I państwo, jeśli tego typu modele będą nam znowu serwowane, jeśli Polacy znowu będą popychani do tego, żeby sami się ze sobą rozprawili, ruszając na jakąś straceńczą imprezę, no to państwo, wyciągnąwszy lekcję z powstania styczniowego, będziecie może w stanie waszych bliskich i waszych znajomych w porę powściągnąć i w porę uratować przed nieszczęściem, które oby się nie przerodziło w kolejne nieszczęście narodowe. Kłaniam się Państwu. Yeah.
miłości.